Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku Uszejlowskich. Cóż my tutaj dzisiaj mamy? Mamy poniedziałek, wszyscy poszli do szkół, do pracy. Rozalia dzisiaj nie pracuje, więc uczy małą tutaj, teraz sobie robią akukuk, a potem będzie musiała ją nauczyć, co ta kobieta znowu chce? Nauczyć ją siadania na kibelku. Remigiusz. Kolega, z którym współpracuje Remigiusz, niedawno się ożenił i Remigiusz chce dać młodej parze prezent. Remigiusz ma znakomity nektar, który zachował na specjalną okazję. Z drugiej strony jego kolega może nie lubić nektaru. Remigiusz może dać im po prostu mikser wymieniony na liście prezentów. Co powinien wybrać? No to jak jest na liście prezentów, to wybieraj mikser. Mikser to rzecz przydatna w każdym domu. Dwa miksery już nie tak bardzo. Okazuje się, że Remigiusz kupując mikser zapomniał wykreślić go z listy prezentów i ostatecznie para dostała dwa miksery. Remigiusz przeprasza i wręcza im także trochę pieniędzy, przepraszając za swój nieudany podarek. No okej, dobra, straciliśmy ciut pieniędzy, no ale trudno się mówi. Tutaj robią te akukuk. No ile się można bawić w akukuk? Opróżni. A, to już było opróżni. Okej, dobra. Co tu jest? O co tu chodzi znowu? Kurczę, jak ona mnie... No i poszła dzieciaka zostawić. Gdzie jest ten dzieciak? A co ta kobieta ma na sobie? Kiedy ona się przebrała? To jest ta sama? Ta sama. A co to dziecko tu robi? O, matko. Dobra, co z tym... Ucz korzystania z toalety. Jak wyrzucić tutaj tę Klarę? Wszystko posprzątane, tamten poszedł. No. Ucz korzystania z toalety. To ma się tutaj za chwileczkę już stać. O, właśnie się stało. Hurra, hurra. Hurra, hurra. Proszę bardzo. Jakie piękne. Dobra, teraz masz tu mało energii, to weź ją, połóż do łóżka, a potem opróżnij to, żeby było czysto. I cóż ty będziesz robić, kobieto, sama w domu? Weź może się poucz trochę. Czego ty byś chciała się uczyć? Gotowanie, tu logiki masz najmniej. I sprzątania. Okej, to weź się tutaj poćwicz. Co tu jest? Uczy korzystania. Okej, dobra. Dobra, to widzimy się pewnie jak wrócą ze szkół. Aha, bo ja nie wspomniałam. Remigiusz, no wiadomo, rekin biznesu. A młody poszedł do szkoły i mam nadzieję, że wróci tutaj już z lepszą oceną. I wtedy będzie można zaprosić dyrektora szkoły tej prywatnej, żeby mógł się dostać do szkoły prywatnej. A Rozalia z kolei, ona ma już jutro, bo dzisiaj jest poniedziałek, jutro ma urodziny. A i mam nadzieję, że jeszcze przed tymi urodzinami uzyska tutaj tą swoją najwyższy poziom w swojej karierze. Mam nadzieję, że to się stanie przed urodzinami. No a jak nie, to się będzie mówiło trudno. Także czekamy, aż oni wrócą. O, akurat Marceli wrócił, dostał wyższe oceny. O, ma już 5+. No to super, to super. To w takim razie można by... No tak, ale jeżeli jutro... Dobra, to jeszcze jutro pójdzie do szkoły, może dostanie 6. I wtedy, jak Rozalia jutro przyjdzie z pracy, to zrobimy jej urodziny, a pojutrze zaprosimy dyrektora szkoły. Tak chyba będzie najlepiej. I ty jako uczeń, a właśnie, żebyś mi gdzieś nie polazł z tą pracą domową, żebyś jej gdzieś tutaj nie porzucił. Muszę cię obserwować, jak będziesz wysiadał z autobusu. Okej. Okay. No, wysiadka. No, odjazd autobus. A, przyprowadza kolegę lub koleżankę. No dobra. Okej, gdzie masz tą swoją pracę domową? Żebyś jej nie zgubił. Co ty tam chowasz po tych kieszeniach? Okej. O, koleżankę. Esterę Łopata?
Stara łopata. Dobra, dziecko, wejdź do domu, bo jest... Kurczę, no. Czekaj. Bo jest zimno. Gdzie poszła ta Estera? Okej, poszła sobie tutaj. Okej, to ty, dziecko. Jak ty wyglądasz tutaj? O, zabawa. Weź się tutaj pobaw z Esterą. Usiądź. Baw się. Okej. Jak ja mam to tutaj przenieść? Okej, zrobimy tak. I tak. Dobrze. I to już nie zginie. Będziemy pamiętać o tym, żeby robić lekcje. Okej. Jezu, no zepsujesz to łóżko. No ale dobra, baw się. Co to przyjechało? Kotko przyjechało z pracy. Okej. Remigiusz też. No wszyscy wracają z pracy. No super. Super rewelacja. Dobra, ty się bawisz tam. Weź porozmawiaj z tą koleżanką. Estera łopatka. Baw się. Rymowanka z klaskaniem, dobra. Ona chciała siku, a tu Remigiusz macha. Remigiusz, co ty potrzebujesz? Ty aż tak nie potrzebujesz, weź, wyjdź tutaj, przyjdź tu, podejdź tu, nie sikaj. Dobra, dziecko wyszło. Dobra, to już nie podchodź, sikaj. Kurczę, skorzystaj, niech ci będzie. Dziecka, żeby wyrzucić z kibla, no wiesz co. A ty młody się bawisz z tą koleżanką, czy nie? Dobra, już się przestań tutaj bawić. Baw się z koleżanką. Ona chyba nie lubi Remigiusza. A musicie akurat w korytarzu? Dobra. Dobra, róbcie sobie to w korytarzu. Się bawcie. Co ty masz tutaj? Ty higienę masz. Głodny nie jesteś. To weź se pograj z żoną w szachy. Przyłącz do Sima Rosalia, ok? Przynajmniej sobie pogadacie, co tam w pracy i w ogóle. Ok. A ci się nie lubią? Gdzie on idzie? Odbierz. Nie odbieraj, nie chce nam się tutaj z ten... Baw się z koleżanką. Nie odbieraj, baw się z koleżanką. I możesz kota, wskakuje na mnie. Hopsia. Dobra, ci się bawią. Jest fajnie, miło. Czy nie może podejść do telefonu, ponieważ gra z żoną w szachy? Co za dziecko? Jak to jest, że odbiera wszystkie telefony? Co to ma znaczyć? O, polubili się troszeczkę. O, sami wyszli na dwór, super. I się rzucają, tak jest. Co tu jest? Idalia ma swoje urodziny już za 2 dni. O, matko boska. Wszyscy mają urodziny. Okej. Rosalia ma już jutro o 18 urodziny. Dobra, nie będziemy planować przyjęcia. Tort urodzinowy kupimy w ostatniej chwili. Marceli traci, dobra. Niech sobie traci. My czekamy, aż Rosalia jutro zmieni swój ten... awansuje na ostatni poziom kariery, bo to chcę, zanim ona się stanie starą kobietą. Chcę to osiągnąć. Mam nadzieję, że jej się to uda. No, koleżanka już poszła. A ty do kogo przyszłaś? Nie myśl, że nie do, wobec gier Rosalia. Ach, do Rosalii przyszłaś. To znaczy, to jest Marian w sumie Żagiel, więc to chyba facet jest. Czyli Rosalia będzie mogła też pojechać i grać w gry. Dobra, koleżanka już poszła. Marceli właśnie tutaj zabawował się, ale teraz już czas, chłopcze, zrobić lekcję. Odrób lekcję. Bądź grzecznym, bo już jest 19:40. Potem pójdziesz spać i jutro będziesz mieć 6 same. Okej, Rosalia karmi dziecko, ten się kąpie.
Oki. Ten nawet śpiewa tutaj pod tym. No proszę, dziecko się nauczyło korzystać, więc może samo sobie użyć. A ty co, poszłaś spać znienacka? Co to jest, co to jest? A pęcherz, a higiena to co? Dobra, ty tu sikaj, ty tu graj, ty tu się ucz. Okej, wszystko gra. No jest już późno, także młody poszedł spać. Znienacka też, tak jak jego matka. No kurczę, w ogóle nie, ja nie wiem, no, oni sobie po prostu idą spać i koniec. Też miał tutaj jeszcze pęcherz. Zabawy ma mało, no ale trudno, trudno. Rosalia ma pęcherz i higienę. A w ogóle na którą idziesz, ty kobieto? Na 9, czyli o 8 musisz być ready, gotowa. Okej, okay, ty idziesz na 10, a ty idziesz na 8, na 9 też. Na 9? Ja myślałam, że ty chodzisz na 8. No, a ci się uczą chodzić. Jak to, już przestał? Co to, czyżby dziecko już się nauczyło? Tak. Hura, hura. I co? I tak będziesz siedzieć? A nie, bo ja zatrzymałam. To wiesz co? To ty ucz to dziecko. Jeszcze. Pokaż się swoje. Okej, dobra, to jeszcze chwilę możesz. Możesz ucz mówić. Ucz mówić. Nie siedź jak. Nie wiem co. Nie powiem, znaczy co. A ty co robisz? Bawisz się samochodzikiem? A skąd wzięłaś samochodzik? Widocznie jak się chodzi, to się. Dobra, uczcie się mówić. Pięknie, pięknie. No jest środek nocy, wszyscy się pobudzili, jak to zwykle bywa u Szejlowskich. Oni śpią w dziwnych porach, także młody teraz się kąpie. Za chwilę będzie jadł. On chce zjeść naleśniki. No dobra, to nie zjesz naleśników. Weź sobie deserek po prostu. Usiądź sobie koło matki i sobie dyskutujcie. A ty czego ryczysz? Czego ty ryczysz? A, bo ty byś się zesiusiała chętnie. No dobra, pani Rosalio, proszę przestać czytać i proszę posać Sima na toalecie. Okej. Okay. Tak, tak, proszę to zrobić. Już jest 5 rano. Ten już się też wysypał. Wyspał, kurczę, bladę. Okej, okay, to jak się obudzi, to niech też coś sobie zje. Weź resztki, oczywiście. Okej. Okay. Dobra, młody tam myje naczynia, no pięknie. Weź sobie. Weź sobie tacę. Okej. Okay. Co ty sprzątasz? U kota? Przecież to sprzątacz powinien sprzątać. Kurczę, blande, głód. Głód, dziecko jest głodne, dajcie mu jeść. Rosalia, co ty robisz? A, jeździsz na rowerze. Okej, okay. A czy ty możesz dać dziecku jeść? Nie, nie możesz. No wiesz co? Taki z ciebie brat, że nie możesz dać dziecku jeść. No to w takim razie ty będziesz musiał dać dziecku jeść. A tymczasem dziecko się czymś zajmie. Okej, okay, dobra. Dobrze. Boże, co za grzeczne dziecko sprząta. Na ogół to trzeba dzieci do tego. O, i bawi się z kotkiem. No pięknie. Do tego dzieci trzeba zmuszać na ogół. Dobra, i ten jak ma jej dać butelkę, to jej trzeba powiedzieć, żeby się przestała bawić, bo on się potem wkurza, że nie może jej dać. No, i znowu się wkurza. Okej. Okay. Położyłeś. Dziecko. Zjedz to. Wypij. Marceli ma jeszcze godzinę i Rosalia ma jeszcze godzinę. Oki. Dobrze, Rosalia, czy ty się męczysz tutaj? Energię tracisz?
Dobrze. Ty się bawisz z kotkiem, ty sobie chodzisz bezsensownie. Pewnie chcesz łóżko posprzątać. Nie, dobra, baw się, okej. Dobrze, czy to dziecko się napiło całkiem? Boże, ile tutaj trzeba... Wypij do końca. Pij to, pij to. Okej. Rosalia, ty proszę już kończ. To. No i energia ci spadła i nie dostaniesz awansu przez to. Kurczę, blade. Pamiętaj, że dzisiaj się stara stajesz. Emig już też ma godzinę. Okej. Dziecko, przestajesz się bawić samo z siebie? Tak, ty też idziesz w tym stroju kosmonauty. O, matko. Myślałam, że ma tutaj laczki normalnie. No dobrze, idź, idź do pracy. Po tak długim czasie nieobecności masz dostać awans. A ty, młody, idziesz do szkoły, tak? Tak. Okej, maszerujcie. Okej. Dziecko się bawi. Zaraz przyjdzie ta kobieta pewnie. Co tutaj jest? Tutaj nic nie ma. Tu, Marceli. Opróżnij. Nie Marceli, tylko Remigiusz. Boże, już mi się mylą. Oni mi się mylą. Okej, kobieta przyjechała, zajmie się dzieckiem, ten pojedzie do pracy, no i czekamy, aż Rosalia dostanie podwyżkę, nie podwyżkę, tylko awans. Dobra, ty się wykąp, jeszcze zdążysz przed pracą. No, helikopter już przyleciał, a ty kąpio, kąpio. Już myślałam, że w tej wannie już się ubrał jako ten dyrektor. Dobrze, ty się bawisz z kotkiem, ty się bawisz sama. No super, rewelacja. Nic się nie dzieje złego. Rosaliusz w pracy... Rosaliusz? Remigiusz w pracy postanawia podczas przerwy na lunch zagrać przez chwilę w grę wideo. Obok przechodzi szef, zauważa grę i pyta o nią, czy Remigiusz powinien pokazać, w co grał, czy spróbować szybko ukryć grę. Jak pokaże szefowi i ten będzie zły, to go wywali z pracy. Jak będzie dobry, to będzie chciał też grać w taką grę, albo nawet ta firma zacznie taką grę wydawać. Z kolei jak ukryje przed szefem, to może szef i tak zauważyć i go wywali z pracy. Wiecie co? Ups. Samo poszło. A tutaj dziecko samo poszło do kibelka. No a teraz czas spać. Simoleony. Simoleony i tum szaleje. Marceli dzięki swym umiejętnościom literowania staje się mistrzem literowania SimCity. Wow! Marceli może teraz iść do banku, aby złożyć tam swoje dobrze zarobione 225 simoleonów. Wow! Proszę, proszę. Młody już zaczyna sam zarabiać. A czy wzrasta mu przez to? Dostaje szóstkę? Na razie jest 5,5. Okej. Marceli doskonale radzi sobie w szkole. O, jest 6+, hura, hura! Hura, hura! No ciekawa jestem, no bo w sumie to ona też, ale ona też wraca, kurczę, jako astronautka. Nie dostała awansu. Cicho, 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 cicho. Jest! Jest! To był taki sobie tydzień, chcę, aby następny był lepszy. No będzie lepszy. Po ciężkiej pracy w karmierze armia osiągasz jej szczyt. Gratulacje. Woo, hura, hura. Rosalia awansuje na stanowisko generał. Dzięki swemu geniuszowi logistycznemu zdobywasz rangę generała najwyższą ze wszystkich. Co dnia urzędnicy rządowi proszą cię o radę, a kontrakt na wydanie wspomnień wygląda bardzo obiecująco. Kontrakt na wydanie wspomnień wygląda bardzo obiecująco. Czy twoje życie prywatne jest równie udane jak zawodowe? Rosalia pracuje teraz w godzinach od 10 do 16, zaczynając od zaraz.
Zarabia dzisiaj 1194 i otrzymuje premię w wysokości 2388. I ma niezwykle przyjacielską naturę i przywozi dziś do pracy przyjaciela. Wow, hurra, hurra. Także dziecko 6+, Rosalia generałem, po prostu wszystko się układa wspaniale. Zatem, o której wraca Remigiusz? Gdzie on ma tą pracę? Tutaj, o 16. Zatem, słuchajcie, będzie można zrobić imprezę domową oczywiście. Urodziny Rosalii. Przed 18 trzeba to zrobić, żeby jej nie było smutno. Okej. Tu Remigiusz ma, bo mamy tutaj rachunki, więc Remigiusz to załatwi, a Rosalia niech nie ogląda śniegu, tylko tak, to w trybie kupowania tutaj się kupuje torty. A to mogę jeszcze zrobić, jak Remigiusz już przyjdzie do domu. Okej. Dziecko śpi, drugie dziecko przyszło do domu. Super. Proszę, wszyscy się cieszą. On się cieszy. A gdzie ty idziesz, chłop? O, i widzieliście, gdzie położył to? Jak ja mam potem pilnować, żeby on odrabiał lekcję? Gdzie to jest? Tu. Tu. Położyłam. Boże. Gdzieś tam wrzuci w śnieg i koniec. I weź to szukaj. Potem pójdzie do szkoły i nie będzie mieć dobrej oceny. No proszę, jak się cieszą. Wszyscy się cieszą. Tu same białości. Wow. A Rosalia generał. Wow. 5 dni urlopu. Tu już nie musi mieć nic. Potrzeby, energia. Wiesz co? Weź sobie wypij kawę. Zapasz kawę. Ciekawe, czy się przebierze. No tak, chyba tak. Okej. Okay. A ty, młody, nie przywiozłeś nikogo ze sobą. To się pobaw. W co masz się pobawić? Dobra, pobaw się zabawkami tutaj. Trochę. A potem zrobisz lekcję. Czekamy, aż wróci Remigiusz z pracy. I wtedy zrobimy imprezkę. No co znowu narzekasz? No kurczę, przeszło dziecko koło ciebie. Idź tą kawę sobie rób. No pewnie już ci się... Oczywiście. No może się przebierz najpierw. Tylko czekajcie, jak to się przebiera. Tu się przebiera. Przebierz się w ubranie codzienne. I zrób sobie... Jesus. Nie podchodź tu, tylko tutaj. Kawę sobie zrób. No dlaczego to nie działa? Halo. Zapasz... Podaj kawę, okej. Dobra. Przebieraj się. Ci się tutaj bawią. Okej. Energia ma ci wzrosnąć. Janina, obraz nie jest już przyjacielem rodziny. Oj. Hej, Remigiusz, czy nadal jesteśmy przyjaciółmi? Kto to jest? Marlena Panicz. Nie wiem, to się zajmę tym później. Na razie jest istotne, żeby zrobić urodzinki naszej Rosalii. Co to jest? Aha, pije kawę, okej. A coś ta energia tak kiepsko tutaj. No dobra. No, przyleciał. Przyleciał. Okej. Wraca z pracy i 2625 zarabia. Dobra, to ty weź. Jak ty wyglądasz? Całkiem znośnie. A Rosalia... Tak sobie. Ale trudno. Najpierw zrobimy urodziny. Potem będziecie chodzić spać. Ten tutaj zbawi się, okej, dobra. Trzeba na wszystko patrzeć, kurczę, blada jakoś tak. Okej, weź te rachunki. I gdzie je położysz? Tutaj, dobra.
To je połóż. Ok. Póki pamiętamy. Czy już je położyłeś? Jeszcze nie. Ok, połóż je. Dobra, i je zaraz opłać. 170 simoleonów. Dobra, opłać te rachunki, a my w tym czasie tutaj kupimy torta. Torta. Tutaj się gdzieś to kupowało. Kurczę. Tu. O. Jakiego torta by tutaj kupić? Takiego niebieskiego. Maślany licznik kulinarny. Słynny londyński tort urodzinowy. Dobra. Okej. Okej. Dobra, leć zapłać te rachunki. Wy sobie tutaj chwilkę pogadajcie. Okej. Dziecko. Tamto dziecko niech sobie śpi, jest małe, nie musi... wiedzieć, co się dzieje. I ty, dziecko, nie wiem, przyjdź tutaj. Podejdź tu. Okej. Remigiusz. Też tutaj przyjdź. Podejdź tu. A Rosalia. Zdmuchnij świeczki. Okej. Tylko czekaj, niech oni wszyscy przyjdą. Czy oni tutaj są? No, halo. Jakieś gesty takie. O! O! Hurra! No dalej, kobieto. Brawo! Juhu! O Jezu, o Jezu. O matko, w co ty jesteś ubrana? O Jezus Maria, biust ci się obniżył. Udało ci się, teraz możesz być emerytem, jeśli chcesz, zadzwoń do pracy i zawiadom, że przechodzisz na emeryturę. Czeka na ciebie spora emeryturka. Simowie, którzy się postarzają. Simowie, których chcesz postarzyć. Jakiś Leonard, Honorata, Brandon, Kwiatek. Czy ja to powinnam tutaj postarzać takich? Dobra, ci są przyjaciółmi, to niech oni też będą w jej wieku. O, to się tak robi i tak. I tak, i tak. Kamil Zupka, Zuzia, Światełko, Gerwazy, Żeberko. Nie, to niech tylko oni zostaną. Trzech może, dobra, to jeszcze jakiegoś kogoś. Amandę Robak weźmy, ale jest piękna, ale jest po prostu piękna. A Podek Stańczyk, budzi gniew. Dobra, dawajmy budzi gniewa. Dżum. Okej. No i mamy starą Rosalię. No właśnie, a ciastka? Dobra, Rosalia już to już emeryt, jako dorosły Rosalia zdobywa poziom aspiracji, pewny człowiek rodziny. Nie jest źle, Rosalia z pewnością nie wykorzystała w swoim życiu wszystkich możliwości, ale przecież mogło być gorzej. No fakt. Nie wykorzystała wszystkiego. Mówi się po prostu trudno. Dziecko zwane dalej Marceli, weź sobie kawałek. Remigiusz, co ty, gdzie ty jesteś? Po co poszedłeś do tego dziecka? Obudzisz. Weź tu kawałek. Chodźcie tutaj. Smyk. No i... Dobra. I zostawił to dziecko. Na szczęście to dziecko już umie chodzić. Proszę i się... Ma urodziny już jutro o godzinie 18. Pora zaplanować przyjęcie urodzinowe i kupić tort. Och jeju, same urodziny. Wiecie, co zrobimy? Zamiast planować to, o której oni wracają jutro z pracy. Remigiusz wraca o 16. Ona wraca o 16.
A on wraca o 15. Czyli, że jak wrócą, to od razu trzeba będzie postarzyć to dziecko. A teraz jeszcze zadzwonimy do dyrektora szkoły, żeby zaprosić go tutaj. Zamknij na klucz. Co, kurczę, blada, ja chcę zadzwonić. Telefonem! Telefonem! Zadzwoń, zaproś dyrektora. Baw się w łapki, no kurczę. Kobieto, stara już jesteś. Się w łapki bawisz z jakimś tym Borysem, wariatem, kolegą. Boże, co ty masz na sobie? Ja cię muszę przebrać. Mam nadzieję, że są jakieś fajne ciuchy do kupienia. Przecież w czymś takim nie możesz chodzić. Okej, dobra, słuchaj, dzwoń po tego dyrektora. Przedstawiciel dyrekcji miejscowej, cieszącej się bardzo dobrą reputacją szkoły prywatnej, ma zamiar przyjść na obiad. Chcesz, żeby miło spędził czas? Jeśli tak, może uda ci się załatwić, by twoje dziecko uczyło się w dobrej szkole prywatnej. Tak. Dobrze, przyjdę na obiad o 17. O kurczę, bladem. To może być ciężko. No może być ciężko, jak oni o 16 wracają z pracy. No chyba, żeby, bo trzeba, wiecie, przygotować obiad, posprzątać dom, chyba, żeby w końcu stara kobieta, stara Rosalia ma 5 dni urlopu, więc może sobie jutro weźmie urlop po prostu. Tak to zrobimy. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I mam nadzieję, że jesteście ciekawi, czy Marceli dostanie się do prywatnej szkoły. Skoro ma 6+, no to chyba nie powinno być problemu, aczkolwiek dyrektorowi może nie spodobać się tutaj to wszystko, jak mieszka, i może mu się nie smakować jedzenie, którym go tutaj przywitają. No, zobaczymy, zobaczymy. No i oczywiście Idalia będzie miała urodziny, także to wszystko nas czeka w następnym odcinku, a tymczasem dzięki za obejrzenie i trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, 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 całusów 102.